Ekonomia, kapitał, gospodarka. W strefie euro znów się zagotowało, bo skoro da się zabrać pieniądze Cypryjczykom, to czemu nie Grekom czy Włochom? No, nie tylko Cypryjczykom. Te pieniądze zostaną zabrane, ale wszystkim tym, którzy mają konta na Cyprze. Trzeba przypomnieć, proszę Państwa, że Cypr to dobre miejsce, było dobre miejsce do lokowania pieniędzy i także warto przypomnieć, że cypryjski system bankowy zaczął kwitnąć po tym, kiedy załamała się Szwajcaria Bliskiego Wschodu, czyli Liban. Kiedyś to w Libanie lokowano pieniądze, potem kiedy był kryzys w latach 70. w tamtym regionie, no to przeniesiono na Cypr część oszczędności, ci, którzy chcieli unikać szczególnie. Ale to jest ale bardzo ciekawa lekcja, myślę, również dla nas, bo tam mówimy to jakoś tak brzmi tajemniczo, jak pan redaktor to przedstawia. To chodzi po prostu o to, że Cypr wprowadził niskie stawki podatkowe w różnych sferach i one sprawiały, że ludziom i korporacjom opłacało się tam inwestować, lokować pieniądze, trzymać, organizować przedsięwzięcia i tak dalej. Ale nie tylko dlatego, bo Cypryjczycy na tych swoich depozytach płacili o wiele więcej niż w innych miejscach w Europie i to się bardzo, bardzo opłacało i przyciągali w ten sposób także oszczędności czy kapitały. Ale skończyło czy się. Oszczędności. No, okazuje się, że tego typu polityka ma też krótkie nogi. Oni inwestowali w obligacje, sporo w obligacje greckie. Tak jest. No to wszystko powiązało się. Można rozumować na zasadzie po urwaniu szóstej nogi mucha traci słuch, tylko kryzys cypryjski nie jest wynikiem tego, że Cypr stworzył dogodne warunki do napływu kapitału, tylko to, że całą sferę wydatkową odpuścił, że Cypr żył ponad stanem. No i życie ponad stan zawsze kończy się katastrofą. Nogach, no właśnie, tak się kończy. Więc mam na myśli zarówno te tak zwane łatwe zarobki z tytułu lokat pieniężnych, jak i nieodpowiedzialne wydatki, życie ponad stanem. Bo gdyby te zasoby kapitałowe, które w bankach cypryjskich są lokowane, sensownie były inwestowane i gospodarka kwitłaby, prawda, to a nie na konsumpcję były przeznaczane, to byłaby inna sytuacja i Cypr nie musiałby prosić o pomoc. Jest sytuacja taka, że ostatniego gryzą psy. Cypr sobie zasłużył, że w tej chwili ma różnego rodzaju kłopoty ze względu na pewnie niewłaściwą politykę wydatków. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że ta decyzja dotycząca opodatkowania lokat bankowych dotyczy również rachunków firm spoza i osób spoza Cypru. No tak i w moim przekonaniu zostało to wymuszone na Cyprze jako miejscu, które bolało kłóciło, że część środków płynie z innych krajów europejskich ze względu na zdecydowanie niższe podatki. Proszę zwrócić uwagę, że ktoś, kto gdzieś chce wyjść z kraju, teraz ostatnio pan Depardieu i inne osoby, bardzo były to wszystkie sytuacje nagłaśniane, bo najchętniej politycy chcą, aby podatki ich obywatele płacili w ich kraju. No więc jeżeli się okazało, że Cypr ma... I najchętniej wysokie. Jeżeli się okazało, że Cypr ma problemy, no to powiedziano, Cypr musi znaleźć 6,5 miliarda euro, aby dostać 10 miliardów pomocy. Jeżeli nie, no to się wywróci. Ale jest jeden warunek. Musimy skończyć z tym rajem podatkowym, bo nas gryzie w oczy. W związku z czym jest również taka sytuacja, że dla niektórych krajów i być może również dla Rosji jest to korzystne, że część środków pieniężnych będzie podatkowana w kraju macierzystym i nie będzie transferowana na Cypr. No i teraz, przypomnieć, proszę Państwa, to jest taka sytuacja, którą trzeba brać pod uwagę konkretnie. I dlatego może rynki nie są bardzo nerwowe i nie przekładają tego na przykład na to, że w Grecji zaraz będą zabrane depozyty w Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech, bo Cypr charakteryzował się inną sytuacją i tam chodziło trochę coś innego. Ale tam nie, się wydaje. Nie tylko dlatego, panie ministrze, pan doskonale jest zorientowany, że wtedy, kiedy pieniądze odpływają z banków, to gdzieś muszą znaleźć sobie miejsce. Ale rzeczywiście. Czyli znajdują sobie miejsce, najczęściej bywa tak, przynajmniej w teorii, w praktyce także miejsce na rynkach papierów wartościowych. I dlatego też rynki nie reagują tak bardzo nerwowo, bowiem mają nadzieję, być może, czy inwestorzy mają nadzieję, że część tych pieniędzy, jeśli zostanie w jakimś momencie wycofana w wyniku właśnie operacji cypryjskiej, to trafi na rynki papierów wartościowe. Być może.